chory z chorobą wieńcową jest poddany operacji w znieczuleniu ogólnym, wziewnym. Otrzymuje chory przed operacją premedykację, więc przygotowanie do znieczulenia. Następnie już na bloku operacyjnym taki chory zostaje zaintubowany, czyli rurka do oddychania zostaje wprowadzona do tchawicy. W tej chwili anestezjolog za pomocą laryngoskopu będzie wprowadzał rurkę do tchawicy z balonikiem. Trzeba tą rurkę uszczelnić i przez cały zabieg będzie chory respirowany za pomocą aparatu do krążenia pozaustrojowego. Taki chory wymaga również monitorowania, a więc do pęcherza moczowego wprowadzony jest cewnik. Również do tętnicy promieniowej z nakłucia wprowadza się kaniulkę, za pomocą której monitoruje się ciśnienie tętnicze krwi metodą krwawą. Również do żyły podobojczykowej albo do żyły szyjnej wprowadza się kolejny cewnik, aby mierzyć ośrodkowe ciśnienie żylne i podawać również leki tą drogą.